Witam serdecznie w moim laboratorium. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy da się zapalić zapałkę za pomocą wody oraz opowiemy sobie troszkę o różnego rodzaju substancjach i tym, jak powinniśmy je według termodynamiki nazywać. Zapraszam do oglądania. To, co mamy przed sobą, jest to stanowisko eksperymentalne, pokazowe, które przygotowała jedna z moich dyplomantek, pani Milena, w ramach swojej pracy inżynierskiej. Składa się ono z paru prostych elementów. Palnika gazowego, takiego stałego i przenośnego, kolby z wodą oraz zwykłej rurki. To, co chcemy zrobić w ramach tego eksperymentu, to pokazać, że nie liczy się to, w jaki sposób transportujemy energię, ale to, że ją transportujemy. Co mianowicie się tutaj dzieje? Na razie mamy tutaj kolbę z wodą. Ta woda początkowo miała temperaturę otoczenia i taka woda, taka ciecz zasadniczo, która ma jakąś tam temperaturę, dowolną tak naprawdę, nazywa się po prostu cieczą sprężoną. Charakteryzuje ją je dwa parametry. Temperatura i pewne ciśnienie. Wodę tą podgrzewamy do momentu, aż osiągnie ona poziom nasycenia. Oznacza to tylko tyle, że po prostu osiągnie temperaturę przy danym ciśnieniu, dla której zaczyna parować w całej objętości. Czyli tak naprawdę zaczyna wrzeć. Wrzącą wodę nazywamy więc cieczą nasyconą. Wodę albo jakąkolwiek inną ciecz. Następnie para wodna będzie przedostawała się do tej rurki, stąd będzie wylatywać w postaci pary wodnej nasyconej. Natomiast to, co my będziemy chcieli zrobić, to będziemy chcieli podgrzać jeszcze tą parę wodną aż do momentu, gdy jej temperatura osiągnie ponad 100 stopni, ponad temperaturę nasycenia, czyli temperaturę wrzenia, inaczej rzecz mówiąc, i będziemy chcieli wytworzyć parę przegrzaną, czyli taką parę, której temperatura jest większa niż temperatura nasycenia. I teraz to, co się dzieje, już tutaj mamy w tej chwili ciecz nasyconą, czyli ciecz paruje, wrze, paruje w całej objętości cieczy, inaczej wrze. Słychać tu już powoli, wydostaje się jakiś tam gaz, na razie go nie widać. Musimy jeszcze chwilę poczekać. A few moments later. Już w tej chwili z naszej rurki wydostaje się para wodna. Nie wiem, czy wy to widzicie, w każdym razie para ta jest wyraźnie dostrzegalna gołym okiem. Widać, że ona się tutaj unosi. Jest to taka zwykła para, jaką możemy sobie zobaczyć w czajniku. Ona oczywiście nie ma szansy, żeby zapaliła nam zapałkę, żeby cokolwiek innego ciekawego się stało. Żeby to osiągnąć, musimy nagrzać naszą parę nasyconą, co uczynimy za pomocą takiego palnika. Podgrzewamy sobie naszą parę nasyconą, która oczywiście znajduje się tutaj w tej rurce. I teraz para po tym, gdy osiągnie już większą temperaturę niż temperaturę nasycenia, w naszym przypadku jest to około 100 stopni, zaczyna być parą przegrzaną i co jest charakterystyczne dla pary przegrzanej, to, że jest niewidoczna dla ludzkiego oka. Z reguły, kiedy mówimy o parze nasyconej, to w parze nasyconej są zawieszone też kropelki cieczy, dlatego taka para jest bardzo dobrze widoczna. Jest to tak zwana para mokra. Natomiast w przypadku, kiedy mamy parę nasyconą, para ta przestaje być widoczna. I to, co spróbujemy sobie zrobić za pomocą tej pary, to zapalić zapałkę oraz być może uda nam się zapalić taką karteczkę. O, już pierwszy dym. Już pierwsze przypalenie możemy zaobserwować, czyli powoli nam ta para przegrzana, jej temperatura rośnie. I to, co jest dla niej bardzo charakterystyczne, to jest to, że gęstość energii takiej pary jest stosunkowo niewielka, ponieważ jej objętość jest bardzo, bardzo duża, objętość właściwa. Spróbujmy, chwilka minęła, spróbujmy znowu zapalić naszą kartkę papieru. Kartkę udało nam się całkiem ładnie zbrązowić. Być może uda nam się ją nawet zapalić. Dzieje się tak dlatego, ponieważ przykładam kartkę papieru bardzo blisko naszego wylotu, gdzie strumień jest bardzo duży, gęstość energii stosunkowo wysoka. Para ta ma ponad 100 stopni, 120, może nawet 200, może nawet 300. Nie mam takiego termometru, żeby to tak łatwo zmierzyć, ale spróbujemy to zrobić. Wskutek czego oczywiście kartkę nam się przybrązawia. Jeżeli osiągniemy odpowiednią wysokość
temperatury, to być może nam się tą kartkę uda nawet zapalić. Niestety chyba kartki papieru nie uda nam się zapalić. Temperatura pary jest zbyt niska. Natomiast spróbujmy z zapałką. Różne zapałki mają różną temperaturę samozapłonu, ponieważ to, co tu obserwujemy, to zaiste jest samozapłon. Proszę bardzo. Udało nam się zapalić zapałkę. Niestety nie wszystkie zapałki jest tak samo łatwo zapalić, ponieważ ich temperatura samozapłonu jest różna. Jesteśmy w laboratorium termodynamiki, dlatego myślę, że warto byłoby sobie zmierzyć temperaturę tej pary przegrzaną, którą jesteśmy tu w stanie wyprodukować. Mam nadzieję, że to się uda. Przygotowałem sobie kilka termometrów. Szczerze mówiąc, nigdy jeszcze tego nie robiłem, więc zobaczymy, ile wyjdzie. Najpierw musimy doprowadzić naszą parę do uzyskania pary przegrzanej. Spróbujemy sobie zmierzyć temperaturę. Zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie. Ja mam tutaj pierwszy termometr. Mam nadzieję, że nie będzie on zbyt wysoki, ponieważ jego minimalna temperatura, którą jest w stanie pokazać, to 150 stopni Celsjusza. A, już wiem, dlaczego nie mogę nic odczytać, bo już w tej chwili mamy ponad 200 stopni. Ach, tu mamy termometr do 300 stopni. I na 250 się zatrzymało. Nie wiem, czy to będzie widoczne, prawdopodobnie nie. Możecie mi uwierzyć na słowo. Myślę, że rzeczywista temperatura, która znajdowała się na końcu, znacznie przewyższała 250 stopni. Mam nadzieję, że Wam się podobało mimo wszystko, mimo tego, że nie mogliście tego zaobserwować, ile tam w rzeczywistości było stopni. Niestety jestem tutaj sam. Nie za bardzo mam kto mi pomóc, żeby przytrzymać termometr. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia niebawem.